Ja bym chciał zakończyć ten dzisiejszy dzień taką rzeczą, którą sobie nazwałem na robotę, tak, potrzeby roboczej, głębia pokuty. Chcę wam coś pokazać. W ogóle chciałbym, żebyście sobie postudiowali, bo teraz nie mamy na to czasu, żeby to czytać, ale jest temat Józefa w ogóle, który trafił do Egiptu. Znacie historię Józefa, który trafił do Egiptu, stał się potem rządcą w Egipcie. I potem znacie też historię, kiedy przybyli do niego bracia jego, jako osoby, które potrzebowały pomocy od państwa egipskiego z uwagi na biedę, która przyszła na kraj, gdzie mieszkali. I wiecie, znacie historię, że Józef został przez braci najpierw wrzucony do studni, potem sprzedany w niewolę. Znacie te rzeczy, więc nie będę o nich, ale warto jest sobie przypomnieć. To jest 43 rozdział cały pierwszej Księgi Mojżeszowej. I widzimy, że oni przychodzą do Józefa, cała ta grupa przychodzi do Józefa. I oni nie wiedzą, że Józef jest tutaj rządcą tego Egiptu. Oni nie wiedzą, do kogo oni idą. I w ogóle chcę, żebyście troszkę zobaczyli analogię tego całego zjawiska, bo wiecie, że jeżeli słuchacie uważnie tego, jak uczę, to my Stary Testament czytamy tylko przez pryzmat Nowego Testamentu. Nie czytamy inaczej. Bo Stary Testament jest dla nas nieczytelny bez pryzmatu Nowego Testamentu, bez krzyża. Stary Testament, on jest zapisem Starego Przymierza. Starego Przymierza, które opierało się na wypełnianiu określonych zasad i reguł, nazwanych popularnie 10 przykazaniami i wieloma innymi przepisami. I te Stare Przymierze zostało rozwiązane w Chrystusie Jezusie, zostało zawarte nowe przymierze Boga z człowiekiem, które nie ma nic wspólnego z wykonywaniem jakichkolwiek działań, ale z suwerenną łaską Boga, czyli niezasłużoną przychylnością Boga dla człowieka. I zjednoczeniem Boga z człowiekiem, w związku z czym człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, posiada wszelkie uwarunkowania Boga. Posiada Jego możliwości, Jego wgląd, Jego myśli, posiada Jego moc. A więc widzimy, że Stary Testament czytamy tylko przez pryzmat Nowego Przymierza, bo inaczej jest on dla nas nieczytelny. I tutaj widzimy też duchową analogię i Józef tutaj to Chrystus. A cała ta grupa jego braci, cała grupa zaznaczam, to człowiek. Właściwie dusza człowieka, psychika człowieka. I to jest spotkanie duszy człowieka z Mesjaszem. To jest spotkanie. Twoja dusza, aby mogła się zmieniać, ona musi spotykać się z Mesjaszem, który jest w twoim duchu. Musi być poddawana. Wiecie, że zmiany w duszy polegają na poddawaniu duszy. Na decyzjach, że to, jak myślimy dzisiaj, tak, w konfiguracji z tym, jak myśli Bóg, tak? Na decyzjach związanych z tym, że dokonujemy wyborów, zamiany pewnej. Uznajemy, że to, jak myślimy dzisiaj, jest błędne, a to, jak myśli Bóg, jest prawidłowe. Tak? To tak się zmienia dusza człowieka. W tej pierwszej Mojżeszowej chciałbym przeczytać takie trzy fragmenty. Pierwsza Mojżeszowa 44:1-2. Następnie rozkazał zarządcy swego domu: napełnij wory tych mężów żywnością, ile tylko mogą unieść, i kusz każdemu pieniądze na wierzch w jego worze. Lecz kubek mój, kubek srebrny, włóż na wierzch do wora najmłodszego z pieniędzmi za jego zboże, i uczynił zgodnie z rozkazem, który dał mu Józef. Ja bym chciał, żebyśmy troszkę popatrzyli na pewne zjawisko. Otóż przychodzą bracia Józefa do Józefa i oni nie wiedzą, że Józef to Józef.
Nie wiedzą, że to jest ten człowiek, który był ich rodzonym bratem, jest sprzedany w niewolę. I teraz oni są tam całą grupą. Najstarszy z nich, bo to są ważne rzeczy, jest Juda. Najmłodszy jest Beniamin. To jest cała ekipa. Prawda? Beniamin, bo musicie o tym wiedzieć, że ojciec Józefa i ojciec tychże ludzi tutaj, prawda, on miał dwie żony. I 10 dzieci miał z jedną żoną, a 2 dzieci miał z drugą żoną. I Józef, ten, który tutaj jest rządcą Egiptu teraz, tym incognito, Chrystusem incognito, i Beniamin, najmłodszy z całej grupy, to są bracia z tej samej matki. Pochodzą z tej samej matki. Reszta jest z drugiej matki. Czyli Józef ma najbliższy kontakt osobisty z Beniaminem, prawda? To jest w ogóle takie zjawisko. I teraz Józef robi taki myk, bo oni przynoszą kasę za te zboże. I Józef mówi do swojego służącego, daj im worki ze zbożem, a te pieniądze, które oni przynieśli, włóż do ich worków. I teraz jeszcze mówi jedną rzecz, daje mu swój ulubiony kubek, srebrny kubek, w którym on pija. I mówi, weź ten kubek i wsadź go do worka Beniamina. To jest w ogóle myk. Zaczyna być pewnego rodzaju ciekawa historia tutaj robiona. Widzicie, nam się wielokrotnie wydaje, że już wszystko załatwiliśmy w naszych duszach przed Bogiem. Już wszystko jest załatwione. Ale Bóg wie, jak głęboko leży jakiś nasz problem. Bóg wie, jakie to jest głębokie. Ty czasami możesz zobaczyć tylko kawałek tego problemu. I myślisz, że jeżeli powiesz Bogu o tym kawałku i powiesz, Boże, to jest tylko ten kawałek, albo inaczej, Boże, to jest to, no to będzie wszystko ok. Ale to jest często góra lodowa, to jest szczyt. No, mam taki przykład. Spotykam się na jednej z moich spotkań, takich osobistych, z pewną dziewczyną. I ta dziewczyna jest super dziewczyną, Bożą. Za wyjątkiem tego, że nie ma męża. Ale to nie jest kwestia, że ona nie ma męża od tak. Zaczęliśmy rozmawiać o jej ojcu. I ona do mnie mówi tak. Od razu na początku, bo jeszcze jakiś czas temu miałem spotkanie, pierwsze w zasadzie. I ona powiedziała do mnie tak. Od razu, kiedy mówię, porozmawiajmy o twoim ojcu. Nie? I ona mówi tak. Przebaczyłam ojcu. Od razu wyjeżdża. Przebaczyłam. A ja mówię, dlaczego mi to mówisz? Czemu mi mówisz? Mówię, dlaczego tak? No bo wiesz, no chcę ci powiedzieć, że on był zły, no to opowiada mi historię swojego ojca, że on był niedobry ten ojciec był, taki tam i opowiada. No i przebaczyłam. Ja mówię, to wszystko w porządku z ojcem, tak? Ale w ogóle jeszcze nie dochodzimy do tematów męża, to poruszamy sobie później. On mówi, nie no pewnie, no w ogóle wierzę, ty narodzona z Bożego Ducha, w ogóle wszystko, ten autorytet pełny bierze nad tym całym zjawiskiem. Tak siedzę, jej dobrze mówię, zamieszkała z nim. No co ty? Ja mówię, nie no, przebaczyłaś ojcu. No ale jak zamieszka? Ty nie wiesz, jaki on jest. Ja mówię, a jaki on jest, bo to mnie ciekawi. A jaki jest człowiek, jaki jest opis człowieka, któremu się przebaczyło, bo to jest ciekawe. Jak opisujemy człowieka, wiecie, na czym polega przebaczenie? Na tym, że uznajesz zupełną niewinę człowieka. Niewinę! Nie, że tam skrzywdziłeś mnie, ale ja wielkodusznie ci wybaczę. To nie jest żadne wybaczenie. Wybaczenie to jest akt decyzji, tak? Polegający na tym, że uniewinniamy człowieka, tak? Z czynów, które popełnił wobec nas, nie domagamy się kary za te czyny, tak? I uznajemy od dnia dzisiejszego tego człowieka jako osobę, która nigdy nie popełniła tych rzeczy. Tutaj siedzi pan kolega Norbert, który został kiedyś zgwałcony przez pedofila. Nawet chyba mając 5 czy tam ileś lat. Potem jak się nawrócił, przebaczył pedofilowi,
odnalazł pedofila. Nie mam opowiadać, czy chciałem. Odnalazł pedofila. Pojechał do pedofila. Zapukał do jego drzwi. Otworzył mu pedofil. On zapytał, wiesz, kim jestem? Pedofil mówi, nie znam pana. Nawet mu wyjaśnił, że był ofiarą jego gwałtu. Pedofil myślał, że on go przyjechał zabić. Że przyjechał wykonać wyrok. Rozumiecie? Nobel w tym czasie już miał 15 lat więzienia za sobą, był wielokrotnie karanym recydywistą, był bandytą, który się nawrócił do Jezusa. Ale facet o tym nie wiedział. Wiedział tylko, kim on był. Wiedział, że był rzezimieszkiem z Pragi. Tak? Bandytą ze Szmulek. To wiedział. Więc myślał, że bandyta ze Szmulek przyszedł zdjąć mu łeb. Tak? Za to, że go kiedyś gwałcił. Więc uciekł. Na koniec mieszkania. Nobel poszedł za nim. Powiedział do niego tak. Bóg mi przebaczy moje grzechy. I ja przyszedłem przebaczyć twoje grzechy. Potem go przytulił. Chcę wam pokazać coś. Ja słyszałem wiele rzeczy w swoim życiu. Chrześcijańskich. Teorii. Owa dziewczyna też teorię mi jakoś opowiadała. Na moje pytanie, czy ona by zamieszkała ze swoim tatą, któremu przebaczyła przecież, nastąpiło głębokie wzburzenie. Przy następnych spotkaniach doszliśmy do pewnego korzenia problemu. Otóż okazuje się, że ta wspaniała osoba, ona boi się mieć męża. Choć mogłaby go mieć tak. Ale boi się mieć męża, ponieważ w jej wnętrzu istnieje wyryta rana dokonana przez jej ojca. Z raną nigdy się nie rozprawiła. I w tej chwili każdy mężczyzna ma na sobie, tak, wizerunek jej krzywdzącego ją ojca. I ona nie chce mieć męża. Niby chce, bo jest kobietą, młodą osobą. Ale jej wnętrze krzyczy, nie miej męża, bo będzie taki jak twój ojciec. No bo przecież każdy facet taki jest jak twój ojciec. Każdy taki jest. Nam się często wydaje, że przychodzimy z czymś do Boga. I to jest cały temat. Jeszcze raz podkreślam, że to nie dotyczy naszego zbawienia. Do nieba nie idziemy przez to, że wyznamy Bogu każdy grzech. Do nieba idziemy przez to, że wyznaliśmy Bogu jeden grzech. Panie, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przyjmuję Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Amen. Nic więcej nie musisz mówić. Reszta się gumką wyciera niebiańską. Tylko w niebie. A tu na ziemi niestety każda z tych rzeczy jest do czasu, dopóki się z nią nie rozprawimy. I głębia pokuty polega na tym, że my nie zostaniemy na małych odcinkach rozprawionych rzeczy. Bo to unieruchomi nas w osiągnięciu sukcesu w życiu. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Dziewczyna, jeżeli się nie ogarnie w temacie rozprawienia się z raną, którą zrobił jej ojciec, będzie nieszczęśliwa w jakiejś części do końca życia. A jeżeli nawet znajdzie sobie faceta, to znajdzie sobie takiego człowieka, którym będzie mogła pomiatać, bo będzie musiała żyć tak, aby go kontrolować. Bo jeżeli trafiłaby tylko faceta, który byłby silny, to nigdy by się przed nim nie otworzyła. Bo zawsze, w każdym jego działaniu, rysowałby się jej patologiczny ojciec. Rozumiecie, jak ważna jest głębia pokuty? Juda jest jakby początkiem problemu. On jest najstarszym z całej grupy ludzi. On jest początkiem problemu. A Beniamin stanowi niewinny koniec problemu. Taki niewidzialny koniec. Taki niewidzialny koniec. Juda jest najstarszym z pokolenia Izraela. Rozumiecie? Zresztą jak sobie przelecicie życie Judy, to Juda to był niezły w ogóle aparat. Ach, jaki Juda był człowiekiem. Na prostytutki chodził, różne rzeczy robił.
wtedy nawet czelaka za nim, a taki był najarany jak szczerbaty na sucharki. Obiecał jej, że jej da czelaka, jak z nim pójdzie do łóżka. Ona mówi, nie wierzy ci. To jej zostawił swój pas i swoją laskę. Rozumiesz? Czujesz klimat? Całkiem nieostrożny facet. To były atrybuty, tak? W tamtym czasie. Unikaty. Tak jakby podpisał cię. Tak jakby, proszę ciebie, zostawił jej certyfikat, proszę ciebie, z podpisem. Wynajmuje ciebie jako prostytutkę, Juda. Tak? Masz. Dowód rzeczowy zostawił. To dopiero człowiek, co pożądanie seksualne robi, co? Taki numer robi. Byłby w stanie skreślić całe swoje życie. Patrząc na Beniamina, widzimy niewinność tej grupy ludzi. Ale to właśnie za jego pomocą Bóg wchodzi do sumienia grupy i sięga czpienia problemu sumienia Judy. To Juda był odpowiedzialny za cały ten numer w ogóle z Józefem. To Juda. I teraz Józef widzi, jak ogromny jest problem. Józef wie, że nie może Judzie wyładować osobiście całego tematu, bo Juda nie wytrzyma, materiał nie wytrzyma. Więc posługuje się Beniaminem, żeby ich z powrotem zawrócić. Chcę sobie coś powiedzieć bardzo ważnego o głębi pokuty. Kiedy otwierasz się na Boga, to Bóg będzie dotykał takich sfer twojego życia, które wydają ci się bardzo niewinne. I myślisz, o, nie będę musiał się tam w ogóle poruszać. Jestem przecież w ogóle zupełnie w innym miejscu. Ale to cię będzie cisnąć. To będzie ci się przypominać. To będzie cię boleć. Wiesz, co to jest za sygnał? Żebyś wziął się za problem. Weź się za problem, mówi Bóg. Ani grama odrzucenia nie może zostać u ciebie. Jeżeli zostałeś skrzywdzony w dzieciństwie, jeżeli zostałeś skrzywdzony w młodości, jeżeli skrzywdził cię ojciec, matka, jakikolwiek inny człowiek, nie spychaj tego, mówi Bóg. Wyciągnij to do przodu. Nie mów, to mały, niewinny koniec. To mały Beniamin. Nie. Beniamin jest tylko punktem informacyjnym. To Juda ma zostać rozbrojony. Bóg wie, z czym się borykasz w życiu. Posłuchajcie, żaden chrześcijanin nie wmówi mi tego, że nie odnosi sukcesów w życiu, tak? Bez powodu. Jeżeli coś nie gra w twoim życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie, ok? To znaczy, że jest jakiś powód. I Bóg mówi do ciebie o pewnych rzeczach, o pewnych małych sprawach. Ja rozmawiam często z ludźmi i mówię tak. Jesteś pojednany tutaj z ludźmi? Tak, jestem pojednany, nie ma problemu. Ja mówię, wiesz co, byłem na twoim profilu facebookowym i akurat umieszczasz, jako ja dużo głoszeń umieszczam ludzi. Umieszczasz różne głoszenia, ale akurat nie tego jednego człowieka. Umieszczasz moje, umieszczasz Agaty, ale jego nigdy nie umieściłeś, chociaż razem jesteście we wspólności. Mówię, przestań mi pieprzyć, że do niego nic nie wiesz. Bo jestem człowiekiem Facebooka. Jeżeli ty nie umieszczasz jego głoszeń, a jesteście razem we wspólności, umieszczasz moje, umieszczasz Agaty, ale nie umieszczasz jego, to do niego coś masz. Bóg puka do ciebie w tej sprawie. Pan do ciebie mówi. To niewinny Beniamin! Panie wcale nie muszą umieszczać jego głoszeń! Pewnie, że nie musisz, ale czegoś się drze. Czemu do innych mówisz tak, a do niego mówisz inaczej? Czemu z kimś spędzasz czas, a z nim nie chcesz? To Beniamin. Niewinny. Chce cię uczulić na coś. Chce ci pokazać.
pokazać, jak wygląda głębia pokuty. Głębia pokuty to jest sięgnięcie bardzo głęboko w zagadnienie. Nie wolno się tego bać. Tak, może rypnąć się jakaś sfera życia od siebie, ale to jest głębia pokuty. Rozumiecie? Głębia pokuty. Juda to symbol naszej najgłębszej duchowości. Bóg chce oczyścić naszych Judów. Bóg chce dotknąć najgłębszych kamieniów naszego serca. Rozumiecie? Za pomocą niewinnych Beniaminów, za pomocą takich elementów, które są dotykane dzisiaj w naszym życiu. Masz małżeństwo, tak? Nie bagatelizuj różnych rzeczy w małżeństwie, proszę cię. To jest niemożliwe, żeby małżeństwo w poniedziałek miało normalnie, a we wtorek miało nienormalnie ze sobą. Coś musi być nie tak. Jeżeli w poniedziałek są dla siebie mili, a we wtorek nie są dla siebie mili, to nie próbujmy przetrzymać wtorku. Nie mówmy, o, bo to tak jest. Nie, tak nie jest. Tak ty masz. I jest jakieś zaburzenie w tobie. Jest coś w waszym małżeństwie. Jest coś chorego. Jest jakaś choroba. Nie mów, że tam nic nie ma. Nie mów, to mało ważne, przecież głoszę Ewangelię. Przecież uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Ale to, jak na nią patrzysz, tak? Mówi o tym, że gdzieś jest potężny bałagan w twoim życiu. Mężowie bronią się przed żonami, żony bronią się przed mężami. Ludzie w kościele wylewają gnój na swoich pastorów, dlatego że widzą w nich od ojca i matkę. My to znamy od lat. Rozumiecie? O tym się nie mówi. Tak? Bo są takie trudne rzeczy. Na spotkaniach pastorów jesteśmy podprogowo pouczani, żeby pewnych rzeczy nie poruszać. Tak? Kiedy zaczynamy je poruszać, nazywani jesteśmy w ogóle mądziwolami i tak dalej. Tak? Nie pozostawiaj drobnych rzeczy. Diabeł przypieprzy się do najdrobniejszego elementu twojej patologii. Rozumiesz mnie? Wcześniej czy później on to znajdzie, odnajdzie, bo to jest bydle. Bydle! To bydle. Jak nie znajdzie tego dziś, to znajdzie to jutro. Jak nie jutro, to za miesiąc, bo to jest kret, który będzie rył. Co może mówić, gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Ja postanowiłem usunąć padlinę ze swojego życia. Usuwam padlinę. Ok? Jak namierzę jakąś padlinę, to w ogóle nie mówię, że nie mam padliny. Ja pierwszy kościół założyłem i byłem od demonów uwalniany, tak na rowerze jechałem. Się wcale nie wstydziłem tego. Wychodziły ze mnie, człowieku, rzygałem dalej niż widziałem. W ogóle rozumiesz, nie miałem z tym żadnego problemu. Dlaczego? Bo dla mnie się liczy efekt końcowy. Efekt końcowy! Tak? Tak samo jak idę na siłownię, to nie liczy się dla mnie to, rozumiesz, że mi nie starcza sił. Tak? Bo jak mi nie starcza sił, organizm mówi, przestań to robić, a mówię, zamknij mordę. Jesteś przeznaczony po to, żeby żyć 120 lat i mi służyć, więc milcz. Tak? I ciśnij. Tak? Bo to twój zasmarkany obowiązek, taką dyrektywę dostałeś. Ciśnij. Chcę, żebyście zrozumieli tą bardzo ważną rzecz. To jest głębia pokuty. Tu się nie zostawia małych rzeczy. A, mów, tu coś będzie. Nie, będzie źle. Tak? Pokazuję wam, są zasady i reguły Boże. Zasady i reguły Boże. Jak uczy, jak Bóg na przykład ci pokazuje, nie bierz sobie niewierzącego męża, nie bierz sobie niewierzącej żony, tak? To co ty myślisz, że ty masz, ty masz coś takiego, że masz na przykład obejście, bo to nic nie szkodzi, pani. Nie, no szkodzi, no bardzo szkodzi, pani. Ale ja go kocham! Jak ja zjem 3 tabliczki czekolady, też mogę. Po 3 tabliczkach czekolady. Jak mi się magnes podniesie, proszę cię, to ma dwóch. To jest nieprawda, że kochasz. Prawda jest taka, że się boisz być sama. Boisz się, że jest ktoś wartościowszy niż on. Że będziesz musiała znowu na coś zasłużyć. Boisz się rozerwać pewne rzeczy. Głębia pokuty. 44 rozdział. W tej samej pierwszej księgi Mojżeszowej od
18 wersetu. Przeczytam dłuższy fragment do 36. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł: proszę, Panie mój, pozwól słudze swemu powiedzieć słowo do Pana mego i nie gniewaj się na sługę swego, gdyż Ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pytał sług swoich, mówiąc: macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy Panu mojemu: mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość, brat zaś jego umarł. Także on sam jeden pozostał po matce swojej. Pamiętaj, kto to mówi? Juda. Juda, patrz. Brat zaś jego umarł. Brat zaś jego umarł. Przez cały czas Juda jeszcze nie przyznaje się do faktu, tak? Że był kierownikiem przestępczej grupy, tak? Która swojego rodzonego brata sprzedała, tak? Handlarzom niewolników. Patrz. Brat umarł. Już widzę tych chrześcijan, którzy stoją przed Bogiem i mówią: wszystko jest w porządku. To nieważne, że tak się czuje. To nieważne, że tak się zachowuje. Dobrze jest, w imieniu Jezusa. Precz diable, precz, 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 precz. Mnóstwo ludzi będzie. Mój brat, brat umarł, opowiada historię, jak on nieprawdziwą. Jakże barwą. Brat zaś jego umarł tak, że on sam jeden pozostał w matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich: przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Chrześcijanin pytający Boga: dlaczego się znowu czepiasz tej sprawy? Czemu znowu dotykasz mnie w tym miejscu? Czemu znowu? Przecież mieliśmy takie piękne rzeczy robić, a Ty znowu mnie dotykasz w tym miejscu. Czemu, Mesjaszu? Powiedzieliśmy Panu mojemu: chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Człowieku, defetyzm to drugie imię Judy. Wtedy Ty rzekłeś do sług swoich: jeśli brat wasz najmłodszy nie przyjdzie z wami, nie będziecie jego nie będziecie oglądać oblicza mojego. A gdybyśmy przyszli do sługi Twojego, ojca mojego, i powtórzylibyśmy mu słowa Pana mego, ojciec nasz rzekł: jesteście znowu, idźcie znowu, kupcie trochę żywności. My powiedzieliśmy: nie możemy jechać, pojedziemy natomiast, jeżeli nas najmłodszy brat pojedzie z nami. Bo jeśli brat nas najmłodszy nie pojedzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy rzekł sługa Twój, ojciec mój. Przepraszam, jak on tym językiem, mówisz mi się język, proszę. Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć z pewnością: rozszarpał go dziki zwierz. Czyli w ogóle ojciec w wyniku tego wszystkiego sam się w ogóle oszukał. Musiałem sobie powiedzieć, natomiast musiałem sobie dorobić jakąś historię. Z pewnością rozszarpał go jakiś dziki zwierz i dotąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiewiałego do zmartwienia do grobu. Gdyby więc teraz przyszedł do sługi Twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. Człowieku, jak idzie. I tak sprawią słudzy Twoi, że sługa Twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu, bo sługa Twój ręczy za chłopca ojcu swemu, mówiąc: jeśli nie przywiozę go do Ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa Twój jako niewolnik Pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi, bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca, nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca. Zobaczcie. Myk Józefa doprowadza Judę do takiego stanu determinacji, że mówi tak, opowiadają tą całą barwną historię, w ogóle przedramatyzowaną niesamowicie. Mówi: zostaw mnie. I teraz o co chodzi Bogu? Bóg, dotykając pewnych ukrytych rzeczy w Twoim życiu, dla Ciebie często nieistotnych, chce, żebyś doszedł do miejsca, gdzie powiesz: Panie, decyduję się na globalną zmianę w tym temacie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie wiem, jak to mam zrobić. Ale chcę zostać, tak? W tym temacie absolutnie uwolniony. Absolutnie. Ja nie wiem, jak to się skończy. Ja nie wiem, jak to się skończy. Czy to przetrwa, czy nie przetrwa? Rozumiecie? Nie
jak to się skończy. U nas w kościele ostatnio składała świadectwo dziewczyna, że jak byli w świecie, to mąż, który też jest w kościele u nas, zdradził ją. I on jej potem o tym powiedział, ona opowiadała, jak się z tym musiała w ogóle wyjść z tego tematu i tak dalej. I potem ten jej mąż mówił coś tam do kościoła i mówi: powiem wam, jak dochodziłem do takiego miejsca, żeby jej powiedzieć, że ją zdradziłem. Na początku miałem takie myśli, stałem przed Bogiem, mówiłem: Panie w niebie, jej się przyznał. Rozumiesz, jakie zakłamanie? Ale co? Ale Bóg go dotykał. Bóg go dotykał, w ogóle wie. Dotykał go. Wiesz, a o co chodzi? W ogóle dobrze, w niebie się przyznam. Jej głowie mnie w niebie. Razem będziemy ze swoim w niebie. Ale wiesz, co zrobił? Że drążył temat do końca, że nie wyszedł z tego, tak? To dał doprowadzić się Bogu do miejsca, że poszedł do swojej żony i na ziemi jej powiedział. Tak? Wiesz co? Zdradziłem się. Wybacz. Rozumiesz to? Chcę, żebyś zrozumiał. Juda, tak? On dochodzi, tak, do takiego miejsca, gdzie mówi: ja chcę zostać. Chcę zostać. Ta spowiedź Judy, chaotyczna, doprowadza, że coś w nim pęka. I umiera do końca. Dalej kłami jeszcze. Jeszcze spycha. Ale już, tak? Pozwala Bogu dotknąć głębiej i dalej. Jeżeli tak pozwolisz, on dotknie głębiej i dalej. Jeżeli pozwolisz. Jak nie pozwolisz, to nic tu nie pomoże. To jest w ogóle bardzo osobista rzecz. I ostatnia rzecz. 45:1-5. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: ja jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł im Józef: ja mam brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wydał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Zobacz, pozwolenie Judy na to, aby rozwalić rzecz do końca, doprowadza do głębokiego spotkania Chrystusa z człowiekiem. Jeżeli zgodzisz się, żeby Bóg każdy element twojej duszy oczyścił, jeżeli zgodzisz się na to, jeżeli zdecydujesz się, żeby ponieść ból temu towarzyszący, jeżeli zgodzisz się na wyciągnięcie rzeczy, które są bardzo głęboko gdzieś ukryte, ok? To w niesamowity sposób zbliżysz się do Boga. On da ci się poznać tak, jak jeszcze go nie znasz dziś. Głębia pobudy doprowadza do pogłębienia relacji i kontaktu z Bogiem. Rozumiecie tę rzecz? Głębia pobudy. Ludzie mają problem z pogłębieniem relacji z Bogiem, ponieważ nie pozwalają Duchowi Świętemu dotykać pewnych sfer ich życia, które są dla nich bolesne. Mówią: wszystko rusz, ale nie to. I Bóg stosuje fortele pewne. Rozumiecie? Bóg dotyka jakby niepokoi pewne sfery w tobie. Ja chcę, żebyś na to zaczął zwracać uwagę, na te niepokojenie tych sfer. Niepokojące sfery, które w twoim życiu się pojawiają. Że kiedy modlisz się do Boga, coś cię drapie. Kurczę, jakiś jestem taki wobec tej mojej żony, albo jestem jakaś taka wobec tego mojego... Jakieś takie lęki są, Boże, we mnie. Coś takiego się dzieje. A wobec tego człowieka jestem taki, a wobec tamtego taki. Boże, co? Mówię, co mnie tu drapie? To cię po to drapie, żebyś zobaczył, jakie to długie. I gdzie to sięga. To cię drapie w jakiegoś Benjamina, żebyś zobaczył,
ostateczny problem Judy. On cię drapie właśnie. Pozwól na to. Niech to drapanie, nie, w ogóle nie blokuj tego, nie zrzucaj tej ręki. W ogóle nie mów, precz szatanie, precz, bo to jest Boża ręka. To cię nie szatan drapie. Szatan to jest kretyn, on nie drapie. On od razu człowieku leje, gryzie. A te drapnięcia, takie dziwne niepokoje, takie nie wiadomo co wewnętrzne, to nie jest diabeł żaden. Diabeł to jest brutalna świnia. W ogóle nie mieszaj w to diabła. Diabeł to wjeżdża człowieku w ciebie, rozumiesz, robi ci robotę i koniec, tak? I to jest grube zawsze. A tam, co cię drapie, to cię Bóg drapie. Nie zrzucaj, nie mów przed szatanie. Tak? To nie szatan. Cię Bóg drapie. A prawda. Czasem, gdy czytasz pismo, czasem, gdy słuchasz kaznodziei, tak? Czasem, gdy się modlisz, czasem, gdy coś zobaczysz, czasem, gdy spojrzysz w lustro. Kiedyś nakrzyczałem na moją córkę, a potem wróciłem do łazienki. Spojrzałem w lustro, tak? Spojrzałem na siebie i mówię, o Boże, kochany, mówię, szok. Ja nie mogę patrzeć na siebie w ogóle, rozumiesz? Natychmiast wyszedłem z łazienki, poszedłem przeprosić córkę. Nie, no w ogóle od razu, rozumiesz, mówię, ojej, mówię, widzę. I zaznaczam, to nie jest sprawa życia wiecznego. Tu nie mówimy o tych tematach, te tematy rozwiązaliśmy wcześniej. Idziemy do nieba, choćby nie wiem co. Ale sukces osiągniemy, jeżeli będziemy trzymać się wyśla. Rozumiecie? Bardzo ważna rzecz. Niech zrozumienie głębi pokuty przenika twoje życie. Okej? Okay? Wstańmy. Ja modlę się o ludzi. Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który prowadzi nas głębiej i dalej. Ojcze, ja chcę, Ojcze, żeby te słowa, które były dzisiaj uwalniane, one wykonywały potężną pracę w duszach ludzi. Duchu Święty, ja modlę się o to, ja wiem, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że te słowa pracują i będą zmieniać ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby Twoi aniołowie pomagali ludziom nakierowywać się każdego dnia na sens tych słów. Ja chcę, żeby Twoi aniołowie odciągali od ludzi wszelkie opresje demoniczne przeszkadzające w tym, aby to słowo stało się udziałem ich dusz. Ojcze, ja dziękuję za ludzi tutaj. Ojcze, niech Twoje namaszczenie przenika każdego z nich. Niech Twoja moc dotyka każdego z nich. Niech Twój Święty Duch przenika każdego z nich. Dziękuję Ci, Ojcze, za ludzi. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.